Pierwsze wzmianki o Łopiszewie pochodzą z XVIII wieku. Możliwe, że założyli ją Olendrzy, podobnie jak Igrzynę. Była to własność polskich rodów chmielewskich, koszuckich i pstrokońskich. Od 1844 roku majętność była w rękach niemieckich, Lejmana, potem od 1874 roku Juliusa Hoffmana. Na mapie z XIX wieku widać, że główny trakt do Obornik prowadził z Łopiszewa przez grunty plebańskie. Nie było jeszcze budynków przy obecnej ulicy Mickiewicza. Widać wyraźnie budynki folwarczne i zabudowę mieszkalną na kwartale obecnych ulic 6 stycznia i Marcinkowskiego. Według spisu z kolędy parafii Ryczywu w roku 1900 w Łopiszewie mieszkało 113 katolików. Rodzina Sierakowskich ma korzenie polskie, pochodzi z Mazowsza, ze szlacheckiej rodziny Herbu Prawdzic. W okresie reformacji przeszła z katolicyzmu na protestantyzm i przeniosła się na Śląsk i do Prus Wschodnich. Pewną tradycją w rodzinie Sierakowskich była służba w armii, no i tam tradycję podtrzymywał dziedzic Erdman von Sierakowski, który był nazywany tutaj lokalnie majorem. Natomiast rodzina Hoffmanów związana była z Berlinem. Julius Hoffman był ogrodnikiem i ekonomem. Ze swoim synem Peterem zakupili majątek Łopiszewo, Krężoły, Chmielewo. Peter Hoffman miał jedną córkę, Sophie, która wyszła za mąż za Erdmana von Sierakowskiego. I tym sposobem połączyły się te dwa rody, Sierakowskich i Hoffmanów. Owocem tego związku była trójka dzieci, Ruth, Gerd-Henisch i Wendt. I tak rozpoczęła się saga rodu Sierakowskich w Ryczywole. Hoffmanowie w 1874 roku przenieśli się do pałacu w Łopiszewie. Nowi właściciele sprowadzili architektów krajobrazu i ogrodników, którzy zagospodarowali teren wokół pałacu. Wyznaczono nowe aleje, ścieżki, zbudowano oranżerie, a także zrobili nasadzenia bardzo rzadkich gatunków drzew i krzewów. Przyrodniczo jest to na pewno bardzo ważny obiekt. Pałac niestety nie zachował się do dnia dzisiejszego. W 1939 roku został spalony. Obecny obiekt został zbudowany w latach 1942-1944. Po II wojnie światowej mieścił się tam jeden z ośrodków szkolenia zawodowego Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy z siedzibą w Warszawie. Następnie funkcjonowała tam klinika przepuklin. Aktualnie czeka na właściciela, który tchnie w te mury nowe życie. Pod nowym zarządem rodziny Hoffmanów, a później Sierakowskich, majątek świetnie się rozwijał, wprowadzając nowinki w dziedzinie agronomii i mechanizację. Dominium Łopiszewo wraz z folwarkami w Krężowach i Chmielewie posiadało dwa młyny wiatraczne, które stały przy drodze do Krężów po obu stronach przed obecnie istniejącą linią kolejową. Ponadto w podwórzu znajdowały się gorzelnia, mleczarnia
cegielnia oraz liczne obiekty inwentarskie i śpichlerze. Obszar majątku Łopiszewo liczył łącznie 1042 hektary, w tym ziemi ornej 705, łąk 216,5, lasów 81 hektarów i ogrodów 5 hektarów. Do majątności Hoffmanów do roku 1900 należało również tak zwane Jezioro Gębickie. Dzisiaj jest to Niewiemko, źródliska rzeki Flinty. W majątku zatrudniano około 60 rodzin polskich. Część z robotników rolnych była zrzeszona w Katolickim Towarzystwie Robotników. W roku 1913 należało do niego 21 członków spośród łopiszewskiej załogi. Administrację stanowili Niemcy. Był to nadinspektor, inspektor, gorzelanny, księgowy i gajowy. Pod koniec istnienia tego majątku funkcję gajowego pełnił Polak pan Fetke. W rozliczeniach z pracownikami stosowano pieniądz zastępczy. Było to wówczas dość powszechną praktyką. Była to bita moneta, okrągły znaczek w języku niemieckim zwany Scheffel. Płacono nim za zbierane kosze ziemniaków, marchwi. Był nominał 10, 20, 50, które były wypłacane i rozmieniane i wymieniane na polu przez włodarza. A talon papierowy miał zastosowanie w wyznaczonych punktach sprzedaży poza majątkiem. Głównie były to sklepy ryczywolskich Niemców. Właściciel majątku był zobowiązany do udzielania wsparcia osobom z rodzin pracowniczych, które były nieczynne zawodowo ze względów wiekowych lub zdrowotnych. W roku 1934 było 26 podopiecznych. Pracownicy opłacali również składkę zdrowotną. Z tej racji mogli korzystać wraz z rodzinami z opieki lekarskiej doktora Neugebauera, Gustawa z Ryczwołu. W majątku tym dominowała produkcja roślinna i zwierzęca. Uprawiano 4 zboża podstawowe oraz groch, rzepak, mak, mieszanki strączkowe, a z okopowych ziemniaki, buraki cukrowe, buraki pastewne i marchew. W hodowli znaczące miejsce zajmowały krowy 120 sztuk, cielęta 130, woły 36, byki 4, konie wierzchowo-powozowe 5 sztuk, konie hodowlane 60 sztuk, zrebięta do 3 lat 42 sztuki, czoda chlewna 210, a owce około 600. Wprowadzono tutaj również wysoki poziom mechanizacji. W spisie maszyn znajdujemy młockarnia do zboża sztuk 2, młockarnia do roślin strączkowych sztuk 1, śrutownik 1, czyszczalnia do zbóż 1 sztuka, podajnik do słomy 1 sztuka, lokomobila parowa 1 sztuka, traktory 5 sztuk, ponadto tokarnia i piła taśmowa. Od roku 1927 prąd elektryczny wytwarzany był przez agregat prądotwórczy zainstalowany do maszyny parowej w Gorzelni. Zasilane było podwórze majątku oraz pałac w Łopiszewie. W roku 1940 do Ryczywołu doprowadzona została linia energetyczna z Piły. Zelektryfikowano również majątek Łopiszewo. Jak wynika z map, zarówno w Krężołach, jak i w Mielewie istniała liczna zwarta zabudowa folwarczna. Do dnia dzisiejszego jedynie w Krężołach zachowały się budynki inwentarskie i tak zwana rządcówka, która jest bardzo dobrze odrestaurowana i stanowi wzór dbałości nowych właścicieli o ten obiekt. Pomimo, że w czasach obecnych obszar zabudowy łopiszewskiego majątku został wchłonięty przez Ryczywół, istnieje jeszcze bardzo wiele obiektów gospodarskich i mieszkalnych, które do dziś dnia są zamieszkałe i zagospodarowane. W miejsce tych zburzonych, które były w bardzo złym stanie, powstała zabudowa jednorodzinna.
Pierwsi Niemcy pojawili się w Ryczywole po potopie szwedzkim w XVII wieku. Ówczesny właściciel Ryczywołu, Piotr Hełkowski, zaprosił osadników z zachodu w celu uzupełnienia strat demograficznych i odbudowy Ryczywołu po pożarach. Odsetek ludności niemieckiej wzrósł po rozbiorach i osiągnął na początku XX wieku około 1/3 ludności Ryczywołu. Siedziba parafii ewangelickiej pierwotnie mieściła się w Bukowcu. Zwiększająca się liczba osadników niemieckich wymusiła zmiany. W 1889 roku utworzono ewangelicką gminę w Ryczywole, która obejmowała miejscowości Ryczywół, Łopiszewo, Krężoły, Chmielewo, Skrzetusz, Zawady, Gościejewko, Ninino, Gorzewo, Gorzewko, Ludomy oraz Łaszczewiec. Zmiana właściciela majątku i pojawienie się nowych podmiotów gospodarczych pozwoliło na inwestycje. Zbudowano kościół w latach 1896-98, kupiono dom dla pastora, a potem zbudowano dwa budynki szkolne z czerwonej cegły, stare przedszkole i tak zwaną czerwoną szkołę. Ewangelicy, tak jak Żydzi, mieli swój cmentarz na terenie Łopiszewa. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, gmina ewangelicka wybudowała w latach 30. szkołę na ulicy 6 stycznia, tak zwaną Białą Szkołę. Była to prywatna szkoła z internatem z niemieckim językiem wykładowym. Znajdujemy się w budynku kościoła ewangelickiego, wzniesionego w latach 1896-1898 przez Petera Hoffmana. Został zbudowany w stylu neogotyckim, jest jednonawowy, został wyposażony w organy, niestety do dzisiaj nie przetrwały. Mamy też piękną błazerię, fragmenty polichromii, a także efektowny, wykonany z drewna chór. Warto zwrócić uwagę na piękną ambonę, z której przemawiał pastor w Ryczywole w latach 1898-1945. Mieliśmy aż 7 pastorów. Przewodniczący gminy ewangelickiej, ryczywolscy pastorzy mieszkali w budynku dzisiejszego Urzędu Gminy na ulicy Mickiewicza. Niestety historia nie była łaskawa dla tego budynku. W 1945 roku został zdewastowany. Potem był wykorzystywany na przestrzeń magazynową. Niestety w latach 70. pozbawiano go wieży. Stan obiektu się pogarszał. Były projekty umiejscowienia tutaj kina, domu kultury. W latach 2003-2007 Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał ten obiekt do rejestru i od tego czasu trwają prace zabezpieczające i remontowe. Te najważniejsze dachowe zostały wykonane. Jak widać, wnętrze wymaga jeszcze sporo pracy i nakładów. Mam nadzieję, że kiedyś ten obiekt będzie tętnił życiem, będzie miejscem, gdzie ludzie będą się spotykać. Jest kilka pomysłów na zagospodarowanie, na nadanie temu obiektowi nowej funkcji.
Ludność niemiecka aktywnie udzielała się społecznie i gospodarczo. Właśnie stoimy przed budynkiem niemieckiej spółdzielni rolniczej. Za nami jest spichlerz wykonany z czerwonej cegły, a tam znajduje się budynek biurowy. Niemcy zakładali swoje stowarzyszenia kulturalne i gospodarcze. W Ryczywole działał chór, towarzystwo strzeleckie, związek bartniczy, związek rowerowy. W dwudziestoleciu międzywojennym Niemcy też mieli swoje dwie partie polityczne. Byli również właścicielami ważnych przedsiębiorstw, sklepów i punktów usługowych. Młyn, mleczarnia, apteka czy restauracje. Kupno majątku łączyło się z prawnym obowiązkiem patronatu nad remontami lub budową nowej świątyni katolickiej. Zanim opowiemy o wydarzeniach związanych z budową nowego kościoła, cofnijmy się w czasie. Historia Ryczywolskiego kościoła rozpoczęła się w XV wieku. Pierwszy kościół drewniany spłonął na początku XVII wieku, w 1628 roku. Drugi kościół z 9 ołtarzami powstał w latach 1646-1653. Trzeci drewniany zbudowano w 1774 roku, z dzwonnicą z 4 dzwonami, który przetrwał do lat 20. XX wieku. Już w połowie XIX wieku stan techniczny kościoła był bardzo zły. Z czasem zastosowano podpory drewniane. Trwały intensywne rozmowy z kolejnymi patronami, właścicielami majątku Łopiszewo, Ernstem Lehmannem, Peterem Hoffmannem, który umiera w 1922 roku. Następnie z Erdmanem Sierakowskim, jego spadkobiercą. Kolejni patroni przeciągają decyzję o budowie nowego kościoła. Wykonują remonty doraźne, spierano się o lokalizację, wielkość, formę oraz materiały, z jakich kościół ma być zbudowany. Z dokumentów wynika, że rejencja Królestwa Prus w Poznaniu również przesuwała sprawy w czasie z przychylnością dla patronów. Ponadto istnieją listy w tej sprawie od arcybiskupa, z kancelarii prawnej, od architekta, od ministra wyznań, a po odzyskaniu niepodległości od wojewody poznańskiego. Sprawa była rozpatrywana na najwyższym szczeblu. Po analizie i ekspertyzie prawnej wpisów w Księgi Wieczyste Łopiszewa, wojewoda poznański dnia 16 kwietnia 1923 roku wydał uchwałę o następującej treści. Nałożony został na właściciela majątności Łopiszewo w powiecie obornickim jako patrona kościoła katolickiego w Ryczywole obowiązek wybudowania nowego kościoła w Ryczywole. Ciężar budowlany spoczywali tylko na Łopiszewie, należącym do spadkobierców zmarłego tymczasem jego właściciela Piotra Hoffmana, zastępowanych przez pana Erdmana Sierakowskiego w Łopiszewie. Co się stało? Jesteśmy bankrutami. Spadły ceny zboża? Krach na giełdzie? Gorzej.
Wojewoda właśnie przesłał decyzję ostateczną. Jako patron jestem zobowiązany do sfinansowania całości budowy kościoła. Dał nam na to 2 tygodnie. 2 tygodnie na zastanowienie. Po tym okresie grozi nam konfiskata majątku. A co na to nasz mecenas? Wyczerpał wszelkie możliwości prawne. Wyjeżdżamy do Niemiec. Nie. Tu jest nasz dom i zrobię wszystko, żeby uratować nasz majątek. Wezmę kredyt. Poza tym będę negocjował rozłożenie wpłat transzami. Z Bożą pomocą może się udać. Muszę rozważyć wszelkie za i przeciw. Z całą pewnością to były długie 2 tygodnie dla rodziny Sierakowskich. Wielu właścicieli w tamtym okresie sprzedawało swoje majątki lub bankrutowało. Trwały narady i konsultacje. Rozważano różne scenariusze. Przypuszczam, że Sierakowski się nie pojawił. Nie, od tygodnia nie wychodzi z pałacu. Niektórzy mówią, że wyjechał. Daj Boże, aby się zgodził. Nie możemy zrujnować takiego majątku i stracić tylu miejsc pracy. Niemcowi nie można ufać. Ale pan Sierakowski to nasz największy pracodawca. Kasa będzie pusta. Bezrobocie wzrośnie. Panowie, szukajmy kompromisu. Jakaś powózka się zbliża. Sierakowski? A jednak, niech ksiądz dobrodziej pójdzie powitać gości. Zdaniemy się. Nie mówię za dużo. Proszę bardzo, moje skromne drogi. Zapraszam. Proszę się rozgościć. Proszę bardzo. Tutaj, proszę bardzo. Przedstawiciel wojewody, pan Kwiatkowski. I pan burmistrz Pituła, którego nie muszę państwu przedstawiać. Witam panią. Witam panią burmistrza. Proszę bardzo, zapraszam do stołu. Działając w imieniu państwa polskiego, oczekuję informacji. Proszę dać mi spocząć. Od 2 lat żyję w ciągłym stresie i w cieniu tej sprawy. Majorze, proszę się nie denerwować. Aby obniżyć pańskie wydatki, będę apelował do parafian o pomoc w robotach, transporcie. Są już deklaracje i dobre nastawienie. My naprawdę chcemy pomóc. Uroczyście oświadczam, że przyjmuję decyzję władz i sfinansuję budowę świątyni. Obowiązek patronacki jest dla nas obciążeniem, ale i zaszczytem. Nie uchylam się od niego, choć uważam, że świątynia mogłaby być mniejsza i w innej lokalizacji. Ale skoro są takie potrzeby parafii, musimy się z nią zgodzić. My, ewangelicy, mamy swój kościół. Mój teść go zbudował. Katolicy również powinni mieć swój godny dom Boży. Jest to nasza wspólna decyzja. Marylo, Marylo, wino na stół. Co za wiadomość, niech kościelny bije w dzwon. Panie majorze, od lat modliłem się w tej intencji.
Boże na drogę. Pojawiły się dwa konkurencyjne projekty budowy kościoła. Jeden właściciela, mniejszy, na około 700-800 osób i drugi księdza proboszcza, władz kościelnych, przewidujący budowę kościoła większego na około 1200-1300 osób. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja jednego z najwybitniejszych architektów wielkopolskich, Stefana Cybichowskiego, który zaproponował budowę kościoła w stylu neobarokowym. Projekt został zrealizowany. Stefan Cybichowski jest uznawany za architekta wielkopolskich kościołów. W sumie zaprojektował około 100 kościołów w Polsce i w Niemczech, a także wiele budynków użyteczności publicznej, że niektóre budynki Międzynarodowych Targów Poznańskich są projektowane przez Stefana Cybichowskiego. Niestety w czasie II wojny światowej Stefan Cybichowski został przez Niemców zamordowany w Forcie VII. Roku Pańskiego 1923, w niedzielę dnia 2 września o godzinie 5 po południu, w 5 roku wskrzeszenia Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy Pius XI był papieżem, Stanisław Wojciechowski prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, kardynał Edmund Dalbor prymasem oraz arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim, ksiądz Kazimierz Stepczyński proboszczem ryczywolskim i dziekanem dekanatu obornickiego. Ksiądz dziekan poświęcił najpierw miejsce przeznaczone pod wielki ołtarz, potem dokonał ściśle wedle przepisów rytuału poświęcenia kamienia węgielnego oraz położenia go, jako i poświęcenia fundamentów. Następnie przemówił w kilku słowach do zgromadzonych parafian, zachęcając ich do gorących modłów o dalsze, szczęśliwe przeprowadzenie budowy, polecając ją opiece Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz do modlitw za dusze tych licznych zmarłych, których kości na miejscu budowy odkopano. Śpiewem pod Twoją obronę uroczystość skończono. Nadmienia się wreszcie, iż obok kamienia węgielnego wmurowano puszkę blaszaną, w której umieszczono dokument stwierdzający poświęcenie kamienia węgielnego, opis parafii i miasta Ryczywołu oraz kilka pamiątek z obecnych czasów, monet i banknotów. Wykonanie prac budowlanych powierzono firmie Eike i Lewandowski z Poznania. Wiązało się to ze zgromadzeniem olbrzymiej ilości materiałów oraz zaangażowaniem wielu podwykonawców. Zatrudniono rzemieślników oraz robotników z Ryczywołu i okolic. Za zgodą arcybiskupa mszę odprawiano w lokalu pana Kaczora, późniejsza restauracja herbowa. Jednym z ważniejszych podwykonawców była firma pana Maksymiliana Bękla z Ryczywołu, który stracił życie jako więzień w Forcie VII w Poznaniu podczas niemieckiej okupacji. Czas oczekiwania zakończył się 1 lutego 1925 roku. Wtedy odbyło się uroczyste poświęcenie świątyni. Zachowała się relacja z tej uroczystości. Po odśpiewaniu wstępnej modlitwy przy głównej bramie i zaintonowaniu antyfony Asperges Me ruszył pochód wokół kościoła, a ksiądz dziekan pokropił wodą święconą mury kościoła wśród psalmu Misere Mei Deus, śpiewanego przez duchowieństwo. Po czym wręczył przedstawiciel patronatu i dóbr łopiszewskich, pan major Sierakowski z Łopiszewa, księdzu dziekanowi klucze do nowej świątyni, odebrana od pana radcy budownictwa Stefana Cybichowskiego z Poznania, a niesione przez pana Eikego, wykonawcę budowy.
Ksiądz dziekan, otworzywszy bramę, wszedł wraz z przybyłymi na uroczystość kapłanami do wnętrza kościoła, śpiewając z nimi liturgię do wszystkich świętych. Potem nastąpiło poświęcenie stosowane do przepisów rytuału. Następnie powróciło duchowieństwo do czekających przed kościołem wiernych i wszyscy udali się znów przed kaplicę, gdzie sformułowała się uroczysta procesja z obrazami, chorągwiami i światłem celem przeniesienia Najświętszego Sakramentu z kaplicy do nowego domu Bożego. Kazimierz Stepczyński opuścił naszą parafię w 1923 roku. Został awansowany i przeniesiony do Bydgoszczy. Pamiątkami po księdzu Stepczyńskim jest nasza świątynia, tablica pamiątkowa w nawie głównej, a także nazwa jednej z ulic. Niezwykłą pamiątką, którą odnaleziono w Warszawie, jest zdjęcie księdza Stepczyńskiego z 1939 roku z rynku w Bydgoszczy, gdzie ksiądz Stepczyński czeka po aresztowaniu i prawdopodobnie kilka dni później został zamordowany. W okresie okupacji, po osobistej interwencji Edmana von Sierakowskiego, kościół jako jedyny w okolicy był otwarty. Następca księdza Stepczyńskiego, ksiądz Kosiak, został aresztowany przez władze okupacyjne. Edman von Sierakowski wyciągnął z aresztu w Obornikach księdza Kosiaka i wynegocjował jego wyjazd do generalnego gubernatorstwa. W 1945 roku Edman von Sierakowski z rodziną musieli uciekać przed wojskami rosyjskimi. Po II wojnie światowej osiedlił się w Niemczech Zachodnich. Kilka razy pisał wnioski do władz polskich o możliwość powrotu i przyznania obywatelstwa polskiego. Niestety wszystkie te wnioski zostały odrzucone. Opuszczony majątek Łopiszewo-Krężoły Chmielewo po II wojnie światowej przejął Skarb Państwa i samorząd. Na rozparcelowanej ziemi powstało kilkadziesiąt gospodarstw indywidualnych, z tego zdecydowaną większość obszaru objęli osadnicy z przeludnionego południa Polski. Ich pracowitość i gospodarność na wysokiej klasy gruntach doprowadziły do utrzymania zróżnicowanej i wydajnej produkcji rolnej oraz rozwoju tej okolicy. Ten nowy rozdział historii podryczywolskich wsi wciąż się pisze. Być może za 100 lat ktoś pokusi się o jego ekranizację. Rodzina Sierakowskich nadal wspierała remonty świątyni, której byli symbolicznie już tylko patronem. Dopiero syn Wendt w latach 70. przyjechał tutaj odwiedzić i spotkał się z ówczesnym proboszczem, księdzem Wojciechowskim, a potem księdzem Jaroszem, Bolesławem Jaroszem. Dzięki uprzejmości księdza Bolesława Jarosza została ufundowana tablica poświęcona Edmanowi von Sierakowskiemu. W 2007 roku kontakty odnowił wnuk Edmana von Sierakowskiego, Christian von Sierakowski, który rozpoczął współpracę z samorządami,
zainicjował utworzenie punktu socjalnego Janitów w Ryczywole. W 2008 roku upamiętniono też cmentarz ewangelicki. Pamięć o budowniczym kościoła, Hermanie von Sierakowskim, księdzu proboszczu Kazimierzu Stepczyńskim i architekcie Stefanie Cybichowskim, przetrwała do dnia dzisiejszego. Mamy 15-lecie istnienia już stacji socjalnej Janitów i ta współpraca między społecznością z Niemiec i z Polski się ciągle rozwija. Witam przy okazji w imieniu parafii. Dziękuję za ten wspaniały kościół. Służy służy już 100 lat. Nie było, schon 100 Jahre. Mnóstwo ludzi się modliło i viele Leute kommen zum Gebet. Rozpoczynają życie tu. Beginnen das Leben mit Taufen und enden das Leben mit Beerdigung. Kościół mamy najpiękniejszy tu w okolicy. Piękniejszego nie ma. Wir einer den schönsten in der Region. Jeszcze raz na Pana ręce składam. Und noch mal auf Ihre Hände. Podziękowanie. Danke. Waszej rodzince. Ihre Familie. Bo przecież mogliście te pieniądze przeznaczyć na inny cel, a przeznaczyć na ten Boże. Wir können auch damalige Gelder für andere Zwecke nutzen. Pamiętamy o Was, że się cieszymy. Deswegen besonders dankbar sind wir und freuen wir uns. Vielen Dank auch für den Empfang, dass wir hier nochmal in die Kirche kommen können. Że wolno nam do tego kościoła przybyć. Für mich ist das immer ein ganz besonderer Moment. Wyjątkowo wzruszający zawsze moment. Und das ist natürlich eine Erinnerung an meine Familie. Wspomnienie mojej rodziny. Nun bin ich der Familiensenior, und ich muss. Też już staję się seniorem rodziny. Bin sehr erfreut, dass die Kirche so gut erhalten ist. Hat ja einen neuen Anstrich auch draußen. Pomalowanie na zewnątrz też jest immer ein Wahrzeichen für die Region. Jest to symbol regionu, miejscowości. Und eines Tages i być może pewnego dnia eine Begegnungsstätte. Kiedyś może tam powstanie takie centrum spotkań w tym dawnym ewangelickim. Wo man sich treffen kann, gdzie można się spotkać. Über Religion und über ponad wyznaniami. Über Ethnik, über Nation, dass man sich hier zusammenfindet. Żeby für spotykać się, rozmawiać. Ein Treffen und ein gegenseitiges Verstehen. Aby się lepiej rozumieć. Das ist mein ganz großes. To jest jego marzenie. Bardzo miło nam jest gościć tutaj. Jakby nie powiedzieć korzenie. Mieszkańcy Ryczywołu. Ich grüße Sie recht herzlich. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Damit die Familie. W imieniu rodziny von Sierakowskich, die viele Generationen hier gelebt hat, tutaj ona kilka pokoleń mieszkała, und heute in Deutschland lebt, teraz mieszka w Niemczech, und ich komme immer gerne mit i ja zawsze bardzo chętnie tu przyjeżdżam, zu die Wurzeln meiner Familie zu sehen, aby oglądać korzenie mojej rodziny. Ein größtes Zeichen dafür ist diese Kirche. I największym dowodem tych uczuć jest ten kościół. Mit einem großen Tor, wielką wieżą, der weit in die Umgebung, która góruje daleko nad okolicą. Und ein Zeugen i świadczy, des Glaubens ist, że w tym miejscu jest wiara. Und Brücken baut i most sicherlich auch nach Deutschland. Most pomiędzy Polską a Niemcami. Und ich hoffe, i mam nadzieję, dass polnische Gläubige oder Katholiken, że polscy wierni, polscy katolicy und evangelische, i niemieccy ewangelicy, in Deutschland leben, którzy mieszkają w Niemczech, in Zukunft eine przyszłości gemeinsam einen Weg finden, znajdą wspólną drogę. Und wir, ich hoffe, i mam nadzieję, dass stets ein großer Austausch zwischen Deutschland und Polen stattfindet. Że pomiędzy Polską a Niemcami będzie duża wymiana. Ja. Und ich bin Joanita. Ja jestem Joanitą. Und deswegen i dlatego tutaj w środku jest krzyż Joanitów. Ein Joanita-Kreuz.
etwas umgestaltet, troszkę przekształcony, aber trotzdem, ale pomimo tego eine Erinnerung an meinen Großvater, wspomnienie mojego dziadka, diese Tafel, ta tablica, hat meine Mutter mit mir zusammen vor, ich weiß nicht, 15 Jahre ungefähr. Około 15 lat temu moja mama i ja wspólnie tę tablicę ufundowaliśmy. Diese Tafel hier reingebracht. Przywieźliśmy ją. Das soll ein Zeugnis. To miało być świadectwo. Für viele, viele nächste Generationen. Dla następnych pokoleń. Vielen Dank. Dziękuję bardzo.